Witam Was bardzo serdecznie. Tytuł dzisiejszego nagrania, pytanie, dlaczego maseczki są tak dobre i tak potrzebne? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami na koniec, kiedy skończę Wam opowiadać o tym, jak to jest z tymi maseczkami, bo ja nie wiem, ja jestem prostym człowiekiem oderwanym od pługa. Mówię, co myślę, a jak już mówię, to znaczy, że przemyślałem to, co mówię. Słuchajcie, zakładamy sobie maseczki, które nas chronią i oddychamy przez maseczki. I to jest takie proste, bo jak wdychamy powietrze, to, co wlatuje przez maseczkę, czy to ona jest z papieru, czy jest z dwóch warstw, czy z pięciu warstw, czy jest z jakiegoś kawałka szmatki, czy innej tkaniny, no to ona filtruje to, co wdychamy, a potem jak wydychamy, to ona chroni tych wszystkich, na których tam wydychamy nasze powietrze, bo ona zatrzymuje to, co wydychamy, także właściwie to jest taka bariera, która ratuje nam życie. Ale to nie jest tak prosto z tym wdychaniem i wydychaniem, bo w powietrzu są różne rzeczy, w powietrzu, które wdychamy. Są w powietrzu bakterie, są w powietrzu grzyby, są w powietrzu grzyby, no to i pleśnie, i różne rozmaite drobinki, kurz. No, nic szczególnego, nic, co mogłoby nas cieszyć, z wyjątkiem tlenu, dwutlenku węgla, azotu i jeszcze innych śladowych gazów, które są dla nas ważne. Wilgoć jest w powietrzu, które wdychamy. I teraz tak, jesteśmy nauczeni od tysiącleci, od początku istnienia człowieka, nie sprzeczajmy się, jak długo człowiek żyje, jak długo człowiek istnieje na naszej Ziemi wspaniałej, niezależnie od tego, co by o Ziemi mówić, jesteśmy nauczeni oddychać tlenem, przyswajać tlen z powietrza, wydychać dwutlenek węgla jako produkt przemiany materii i wydychamy również wilgoć. Nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, to znaczy wszyscy o tym wiedzą, ale nikt o tym nie mówi głośno albo nie wspomina, że człowiek przez całą dobę wydycha około od 600 ml do litra wody, w zależności od tego, jaka jest, jak bardzo jest nawodniony, jak intensywnie pracuje, jaką ma częstotliwość oddechu. No, w zależności od tego, co robi, to jest albo od 600 ml do litra wody, co daje około 5 ml wody na 10, wilgoci wody, no wody na 10 minut. 5 ml to jest taka płaska łyżeczka. I teraz sobie weźcie sobie taką papierową maseczkę, albo kawałek gazy, albo kawałek gęstej gazy, albo kawałek, no nie wiem, ręcznik kuchenny taki papierowy, czy papier toaletowy, i wlejcie na ten ręcznik płaską łyżeczkę wody. Jest, widać, że ta woda tam jest, prawda? A to zmienia bardzo, bardzo zasadniczy sposób to, jak działa maseczka. Po pierwsze, maseczka ogranicza nam dopływ powietrza, czyli jesteśmy w ciągłym deficycie tlenowym. Ja wiem, że w sytuacji, kiedy człowiek jest, na przykład nie może oddychać, bo zablokowało mu gardło, bo zablokowało mu gdzieś tam te górne drogi oddechowe i robi się tracheotomię, czyli dziurkę w szyi, w tchawicy, to wystarczy, że ta dziurka ma tam 2 czy 3 mm, 3 mm średnicy i już człowiek przeżyje przy tak małym dopływie powietrza. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że będzie się świetnie czuł i że będzie dotleniony. Także każda obstrukcja, czyli każde ograniczenie dopływu powietrza powoduje deficyt tlenowy, a deficyt tlenowy, czyli brak tlenu, czyli niedotlenienie, wpływa na nasze możliwości percepcyjne, czyli mózg jest niedotleniony, wpływa na wydajność mięśniową, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wykonywać szczególne prace tak na co dzień przy niedotlenionych mięśniach, niedotlenienie mięśnia sercowego,
niedotlenienie wszystkiego, czyli organizm wchodzi w tryb awaryjny, bo musi sobie radzić bez odpowiedniej ilości tlenu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, taka maseczka ogranicza wydychanie. Ogranicza wydychanie, czyli że część powietrza, które nam zostaje w jamie ustnej, w tej komorze nosowej, kiedy wydychamy i mamy zasłonięte to jakąś szmatką czy jakąś inną przeszkodą, to powietrze zużyte nie zostaje usunięte całkowicie, tylko je wdychamy ponownie. I ono zawiera wilgoć, którą już mieliśmy w płucach. Ono zawiera wszystko to, czego chcielibyśmy się pozbyć. Czyli jakby wdychamy spaliny, własne spaliny. Co więcej, wdychając powietrze szczególnie zwilgotniałe, ponieważ przez 10 minut wydychamy średnio 4,5, 5, 6 ml wody, zaczyna nam się w płucach gromadzić wilgoć. Gromadzi nam się w płucach wilgoć, a wiadomo, że nikt nie idzie w maseczce po ulicy przez 10 minut tylko, a potem, że ją zdejmuje i ma szansę osuszyć z lekka płuca. Także ta wilgoć się gromadzi. Wilgoć równa się woda, a mieć wodę czy jakikolwiek inny płyn w płucach, no to jest jakby stan zapalenia płuc. Bo na tym polega zapalenie płuc, na tym polega gruźlica, że w płucach się gromadzi płyn. Na tym polega taka choroba, która się nazywa, zapomniałem, gdzie się w płucach gromadzi śluz i to ogranicza, dodatkowo ogranicza powierzchnię przyswajania tlenu, ponieważ te wszystkie pęcherzyki płucne maleńkie, których jest tam niezliczona ilość w płucach, pęcherzyki płucne, bardzo mocno ukrwione, one są miejscem wymiany gazowej. To znaczy, pobiera się w tym, tam na styku właśnie na powierzchni pęcherzyków płucnych następuje absorpcja tlenu, czyli pobieranie tlenu i wymiana na dwutlenek węgla, który wydychamy. Nasze powietrze, które wydychamy, ma znacznie więcej dwutlenku węgla niż powietrze atmosferyczne, którym oddychamy. I my to cały czas, w pewna część jest jakby w obiegu zamkniętym. Co więcej, my przecież nie idąc ulicą normalnie, bez jakiegoś szczególnego wysiłku, nie wymieniamy za każdym razem 5 litrów powietrza z płuc. My oddychamy środkową i dolną częścią płuc, góra płuc, te szczyty płuc są mniej wentylowane, a jeżeli mamy jeszcze ograniczenie spowodowane jakąś tam szmatą na nosie i na ustach, no to jest jeszcze gorzej. Także płuca zaczynają tworzyć taką szklarenkę, taką szklarnię, taki tunel foliowy, ogrodnicy wiedzą, o co chodzi, w którym gromadzi się wilgoć, a roślinki zaczynają rosnąć. Roślinki, czyli bakterie i grzyby, bo bakterie to są rośliny, grzyby to też są rośliny i one potrzebują temperatury i wilgotności, żeby mogły sobie rosnąć. Teraz tak, wydychamy sobie z płuc na tę maseczkę wodę razem z jakimiś tam innymi drobnoustrojami, które mamy w nosie na przykład, bo cały czas wszędzie mamy drobnoustroje. Niektóre są dobre, niektóre są złe. Te dobre jak najbardziej niech sobie będą, bo są takie miejsca, gdzie mamy mnóstwo bakterii pozytywnych, ta bioflora, ten taki ekosystem bakteryjny na przykład w jelitach, generalnie składa się z dobrych bakterii i te dobre bakterie zwalczają złe bakterie, ale w momencie, kiedy zmieniają się warunki środowiskowe dla nich, no to złe bakterie mają większe szanse, żeby sobie się rozwijać. I teraz tak, mamy zawilgotniałą maseczkę, już po 10 minutach to ona jest dobrze zawilgotniała. Wciągamy z zewnątrz bakterie do maseczki, bo robimy coraz głębsze wdechy, bo coraz większy opór stawia maseczka, więc zasysamy bakterie z powietrza atmosferycznego, grzyby, nie wiem co tam jeszcze może się unosić, już nie mówię o truciznach i o pyłach, które są jakieś tam drobiny metali i tak dalej. One sobie osiadają na maseczce, przyklejają się do tych wilgotnych, do tych mikrokropelek wilgoci, które tam są. Maseczka robi się gęstsza, z każdą chwilą robi się, trudniej się oddycha.
Z drugiej strony wydychamy ciepłe powietrze. Jak ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o higienie żywności, o tym, jak należy żywność przechowywać, jak należy żywność gotować, jak należy żywność w ogóle przetwarzać żywność, to wie, że powyżej tam, nie wiem, 12 czy 13 stopni, czyli poza lodówką, zaczyna się już gwałtowny wzrost bakterii. I im wyższa temperatura, tym te bakterie szybciej się rozwijają. Dlatego po ugotowaniu należy jak najszybciej schłodzić żywność i schować do lodówki w temperaturze tam od do 8 stopni, do 7-8 stopni, kiedy one mają bardzo spowolniony rozwój bakterie. A tutaj w momencie, kiedy my wydychamy ciepłe powietrze, a powietrze jest ciepłe, bo wystarczy sobie chuchnąć na termometr. Macie takie, jeżeli jeszcze macie rtęciowe termometry, takie jak za moich dziecinnych lat były dostępne, to wystarczyło chuchnąć na termometr i już słupek rtęci w tym termometrze po prostu zasuwał w górę, tam do 20 paru stopni po dwóch chuchnięciach czy po trzech. To, co mamy tę maskę, przez którą oddychamy, którą cały czas nawilżamy i pompujemy ciepłym powietrzem, tworzymy idealne warunki szklarniowe do rozwoju bakterii. Wszelkich, które tam padną na to. Wirusów nie, bo z wirusami to jest tak, że wirusy są tak małe, że ich nie jest w stanie zatrzymać żadna maska. Nawet jak jest mokra. A to dlatego, że nikt nigdy jeszcze nie odcedził wirusa. Bakterie można odcedzić, bakterie można wyhodować, bo na takiej szalce Petriego, to jest takie płaskie szkiełko z brzegami, tam się wlewa jakiś agar czy jakiś rosół i potem się bierze na przykład wymaz z gardła osoby, z której chcemy sprawdzić, co ją tam dręczy, i się pomarze po tej pożywce, wstawi do cieplarki i nagle pojawiają się właśnie na powierzchni tej pożywki pojawiają się różne rzeczy i wiemy, czy to grzyb, czy to jest bakteria, jaka bakteria, bo widać. Natomiast wirusów, bakterie można odcedzić na sitach. Są specjalne drobne sita ceramiczne i one są znane już od bardzo, bardzo dawna i można bakterie po prostu przecedzić i one zostaną na tym sicie. Natomiast wirus zawsze przeleci. Nikt jeszcze nie znalazł wirusa w ten sposób, że wziął go i odcedził, odseparował w jakiś tam sposób. Być może można go wyhodować, chociaż to są różne zdania na ten temat, mniejsza o to. W każdym razie wszystkie zdjęcia, jakie nam pokazują z wirusami, to są komputerowe produkcje. To jest wizualizacja komputerowa. To nie są zdjęcia, bo nie ma czegoś takiego jak zdjęcia wirusów. To wszystko jest po to, żeby nam pokazać, jak one wyglądają, jak one są stworzone, czy jak one mają jaki wygląd. Ale mniejsza z tym. I teraz tak, robimy sobie taką cieplarenkę, taką szklarnię, która jest cały czas pięknie nawilżana w tej maseczce. Z zewnątrz dochodzą nowe elementy i my sobie tak dmuchamy tym ciepłym, mokrym powietrzem. Bakterie w środowisku wodnym tylko żyją, ponieważ jeżeli jest sucho, nie ma wody, to one albo robią formy przetrwalnikowe, czyli takie się tam otorbiają albo zasuszają i czekają, aż będzie woda. I w momencie, jak jest woda, to one odżywają. Także mamy cudowną plantację bakterii i grzybów. I teraz tak, im dłużej oddychamy przez maskę, tym ciężej nam się oddycha, bo ona jest coraz gęstsza, włókna papieru czy włókna naturalne, jeżeli ona jest z włókien naturalnych, z materiału jakiejś tkaniny naturalnej, to one pęcznieją od wilgoci, jest coraz trudniej, więc musimy robić coraz głębsze wdechy i w momencie, kiedy robimy coraz mocniejsze wdechy, działamy jak odkurzacz, czyli od maseczki odrywają się nasze wyhodowane bakterie i grzyby i wpadają nam dokąd? Wpadają nam najpierw do tchawicy, potem do oskrzeli i jeszcze z oskrzela, dopóki lecą tylko do oskrzeli,
to jest fajnie, bo skrzydła mają taki rzęski w środku, jest śluz i my możemy to wykaszleć. Ale czy ktoś zdejmuje maseczkę, żeby wykaszleć? Nie, kaszlemy w maseczkę, bo kultura nam nakazuje oraz te wszystkie normy, które na nas nałożyli, nakazują nam zakrywać się, bo przecież kaszel, wykasłanie czegoś tam na zewnątrz zabije innych. Więc kaszlemy w maseczkę i następuje sprzężenie zwrotne dodatnie. Im dłużej mamy maseczkę, tym bardziej ta maseczka nam szkodzi, bo cały czas do niej dokładamy i z zewnątrz patogeny i od wewnątrz patogeny i je pięknie hodujemy, one sobie świetnie dają radę, świetnie żyją i zanim my dojdziemy przez te powiedzmy 20 minut czy pół godziny, czy ile te maseczki nosimy, to one zdążą już tam poważnie sobie, naprawdę poważnie narosnąć i nam poważnie zaszkodzić. I no i widzicie, i tak jest, a w momencie, kiedy mamy deficyt tlenowy, organizm wchodzi w tryb awaryjny, czyli zaczyna się wydzielać adrenalina, przyspieszone bicie serca, przyspieszony oddech, bo trzeba uzupełnić zapas tlenu w związku z tym, że normalny oddech nie działa tak, jak powinien, nie daje takich efektów, więc tym bardziej przyjmujemy więcej tych patogenów i płuca osłabione, zalane płynem, który potem i tak będziemy musieli gdzieś tam w jakiś sposób z siebie wycharknąć, przepraszam za wyrażenie, ale maseczki no, są potrzebne, bo powiedział pan w telewizji, że maseczki są potrzebne i my te maseczki będziemy nosić tak długo, aż nam powiedzą, że nie trzeba już ich nosić. Także odpowiedzcie sobie na pytanie, to tak w skrócie, tak w skrócie. Aha, jeszcze jedno, to, że organizm jest w trybie awaryjnym, że wydziela się adrenalina, to po pierwsze, ale wydziela się również kortyzol, który jest hormonem, a organizm wydzielając adrenalinę i wydzielając kortyzol, znajduje się w stanie ratowania, przywracania równowagi, homeostazy organizmowi i to powoduje, że nie zajmuje się zupełnie odpornością. Nie wzmacnia odporności, nie robi niczego, żeby podnosić ogólne warunki odpornościowe organizmu. Także odpowiedzcie sobie na pytanie, czy to naprawdę jest, czy maseczki są naprawdę tak potrzebne i powiem wam, że jestem w szoku, bo tak jak widzicie tutaj, to jest reklama jednej z firm bardzo zresztą znanych, która naszych olimpijczyków ubierała, może nawet dalej będzie ubierać, jeżeli kiedykolwiek jeszcze będzie olimpiada, i oni na ludzkim strachu również robią kasę, robią bardzo modne maseczki. Niedługo będą produkować wszyscy bardzo modne kajdanki, bardzo modne łańcuchy i kule do nogi, takie w różnych kolorach, łańcuch z kulą u nogi, kula żelazna, kula betonowa, kula cementowa, kula z tytanu, takie, żeby nam było ładnie w tych niewolniczych różnych rzeczach. Dobrze, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeśli chodzi o inne sprawy, to czyli sprawy Jestem Suwerenem, to za chwilę będzie następny materiał. Sprawy się toczą, ja na razie nie informuję was o tym, bo muszą się pewne rzeczy wyjaśnić, ale wkrótce, już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie, rozpowszechniajcie, używajcie hashtag Jestem Suwerenem na Twitterze. Ja nie jestem wielkim specem od Twittera i nie do końca to wiem, jak to działa, ale używajcie hashtag Jestem Suwerenem. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.